Na szybko chciałbym Was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama. Za każdego followa dostaniecie ode mnie mega spam serduszek. Dzięki. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem oraz paysafe cardem. Z kodem rabatowym Leszek otrzymasz 5% końców więcej. Link do strony w opisie. Polecam. Teraz! Jest! Ikona! Jest! Ikona! Dobra! Ikona! Wymienna! Tak jest! Trafiłem ikonę! Po co paczki z ikoną? Szkoda, że tak gównianą! Francja! Mogło być wszystko! Mogło być wszystko, jest Pires tylko. Ale dobra. Przyda się. Jeszcze zjech. Ile? Co? Nawet nie 100 tysięcy za ikonę? Do lepszej. Będzie paga za 50k i uwaga, uwaga, uwaga. Jest Future Stars, jaki? Francja, SP? Nie, SO. Ej, to też Embika. Jest! To jest dobry Future Star. Trzeba zobaczyć, ile kosztuje. Ten Endika kosztuje 150 tysięcy, także moim zdaniem totalne W. Zobaczmy, co jeszcze w paczuszce będzie. Zobaczmy, może jeszcze jakiś jeden albo coś ciekawego. No nie, ale Endika, kurczę, pieczone. Fajne statystyki ma w ogóle. Show me. O! Daj, daj, coś fajnego, śpo! Kunia! Kunia, on chyba jest drogi, tak przewiduję, ale tak przewiduję, że może być drogi chłopaczyna. On w ogóle pasuje do składu. Jeszcze, o kurde, dobra. I teraz pytanie, Mati Kunia. 200 tysięcy, dobrze, dobrze widzowie, ale daję, bo to jest, czekajcie, bo ja na górę, nie, no na tym chyba trafiłem. Ja chyba na tym trafiłem. Zowe, więc nie spodziewam. Mamy Future Stars? Jest to Francuz? SPD? Co? Kto? Kakryt! Bonjour, Mrs. Kakryt! Bonjour! Dzień dobry! Witam cię w moim klubie! Jest to karta wymienna i zobaczmy, jakie to są... Moi drodzy, 200 tysięcy wpadło, konkretnie, plus do tego jakiś randomowy inf, który idzie od razu na przepałkę, no powiem wam. Tutaj kolejna karta Future Star została trafiona, tym razem Konate, który już jest zdecydowanie droższym trafem z tego co sprawdzałem po trafieniu tej karty, ponad 300 tysięcy. Wygląda na naprawdę solidnego dzika na środku obrony. Również niewymienny niestety. I najprawdopodobniej no mimo jego ceny, mimo jego statystyk, mimo że wiele osób chciałoby nawet taką kartą pograć, bo naprawdę wygląda na kozaka, ale u mnie najprawdopodobniej wyląduje zwyczajnie w SBC, bo jak wiecie ja mam na środek obrony już Varana Flashbacka, Mina Maldiniego i Toty Marquinhosa, którym gram z braku laku na SPD, żeby nie marnować takiej karty na ławce, więc już dla Konate naprawdę nie ma miejsca w tym składzie i... Ponownie pojawiają się piękne fioletowe flary oraz gwiazdki i ponownie jest to piłkarz Arsenalu, ale tym razem zdecydowanie kilkadziesiąt półek wyżej i wartościowo Smith Rowe, oceniony na 91, Emil Smith Rowe, traf przefantastyczny, w momencie kiedy go trafiałem wart chyba 600-700 tysięcy monet, także naprawdę jest jeszcze go cieszyć. Statystyki na tej karcie wyglądają przemocnie. Przemocno dodatkowo ma zwiększone gwiazdki, dzięki czemu ma 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek, co czyni go naprawdę bardzo, ale to bardzo gry. Co tu będzie? Future Stars! Tułomeni! 90! I tobie trafiłem Tułomeniego!
czoła menu. Widzowie, może jeszcze być coś w środku. Zakrywam oczy. To w środku. Veratti. Czuła menu. All right, chat, we're opening Hasbulla's pack. See what happens. Kto to jest? Bellingham! Bellingham, ale od domu! Co tu się teraz wydarzyło? Bellingham! O kurw! Tak jest! Bellingham! Ależ oddało! Potężny rzut Bellingham! Paluchy wuja, paluchy wuja! Tak o! Ale oddało! Traf z cyklu ponad 1,5 miliona. Wy już wiecie, ja nie wiem nic. Wy już pewnie sobie myślicie XD. Także zobaczmy, co to jest. Jeszcze nie widzę. Ile.